stycznia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem. Prezydent RP i członkowie delegacji. Lech Kaczyński, prezydent RP. Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta RP. Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie. Krzysztof Kutra, wicemarszałek Sejmu. Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek Sejmu. Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu. Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich. Janusz Krupski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Sławomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Polskiego. Maciej Płaszyński, poseł, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta RP. Aleksander Szczygło, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Paweł Wypy, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Stanisław Komorowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Andrzej Kremer, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tomasz Merta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mariusz Hańblik, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Przedstawiciele parlamentu, posłowie: Leszek Deptuła, Grzegorz Dolny, Grażyna Gęsicka, Przemysław Gosiewski, Izabela Jaruga-Nowacka, Sebastian Karpiniuk, Aleksandra Natalii Świat, Arkadiusz Rybicki, Jolanta Szymanek-Deresz, Zbigniew Wasserman, Wiesław Woda, Edward Wojtas. Senatorowie: Janina Fetlińska, Stanisław Zając. Przedstawiciele Sił Zbrojnych RP: generał Franciszek Gondor, generał dywizji Tadeusz Buch, generał Andrzej Błasik, wiceadmirał Andrzej Karweta, generał Włodzimierz Potasiński, generał Bronisław Kwiatkowski, generał Kazimierz Gilarski, biskup generał dywizji Tadeusz Płoski, arcybiskup generał Miron Chodakowski, ksiądz pułkownik Adam Pil, ksiądz podpułkownik Jan Osiński. Przedstawiciele rodzin katyńskich i innych stowarzyszeń: adwokat Joanna Agacka Indecka, Ewa Bąkowska, Anna Maria Borowska, Bartosz Borowski, Czesław Cywiński, Edward Duchnowski, ksiądz prałat Bronisław Gostomski, ojciec Józef Jonec, ksiądz Zdzisław Król, ksiądz Andrzej Kwaśnik, Tadeusz Lutoborski, Bożena Mamontowicz-Łojek, Stefan Melak, adwokat Stanisław Mikke, Piotr Nurowski, Bronisława Orawiec-Lyfer, Katarzyna Piskorska, Andrzej Sariusz-Skąpski, Wojciech Seweryn, Leszek Solski, Teresa Walewska-Przyjałkowska, Anna Walentynowicz, Gabriela Zyp. Osoby towarzyszące: podpułkownik Zbigniew Dębski, Katarzyna Doraczyńska, Aleksander Fedorowicz, ksiądz Roman Indrzejczyk, Dariusz Jankowski, Mariusz Kazana, generał Stanisław Nałęcz-Komornicki, pułkownik doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Lubiński, Barbara Mamińska, Janina Natusiewicz-Mirer, ksiądz profesor Ryszard Rumiany, Izabela Tomaszewska, Janusz Zakrzeński. Załoga: żołnierze Sił Powietrznych RP, major Robert Grzywna, kapitan Arkadiusz Protasiuk, porucznik Artur Ziętek, chorąży Andrzej Michalak, cywilne pracownice wojska: Natalia Januszko, Barbara Maciejczyk, Justyna Moniuszko. Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu: podpułkownik Jarosław Florczak, kapitan Dariusz Michałowski, porucznik Paweł Janeczek, podporucznik Piotr Nosek, starszy chorąży Artur Francuz, chorąży Jacek Surówka, chorąży Paweł Krajewski, chorąży Marek Uleryk, młodsza chorąży Agnieszka Podgórka-Węcławy. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl
się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek raczy zaćpanie. A światłość wiekuista niechaj świeci. Amen.